Hej moi kochani, witajcie ponownie dnia trzeciego. Idę wam pokazać mój outfit, dlatego że jest do tego dostosowane lusterko w łazience. Coś takiego trzeba będzie kiedyś zapodać. Słuchajcie, tak jak wam mówiłam, wszystko mam. To jest to. Coś tu pociskam, nieważne. Wszystko mam dostosowane kolorem, czyli jest to kolor jeansu, tak żeby wszystko do wszystkiego pasowało. I mam, może tak będzie nawet łatwiej, jeansowe buciki, jeansowe spodnie i koszulkę, która udaje jeans. Trochę mam tutaj białego, ale jest fajna tym razem już bez dekoltu, co by się nie spalić. Cała szyja przykryta, żeby nie było problemu. Też zrobiłam sobie taki warkocz krótki, żeby nie spiec sobie dekoltu. Będę miała go z tyłu. Okular i no właśnie tak to wygląda. Oczywiście mi tam nogi ucina. Na najlepszą część człowieka. No, dokładnie tak. Bardziej zabudowane, ale tylko dlatego, żeby się nie spiec. Rękawki 3/4. Także spoko. Miałam założyć sukienkę, ale przy ilości biegania mógłby być problem. Więc jest jak jest. A już wracam do was normalnie. Także widzicie, jak to wygląda. Make-up nie jest zrobiony, tylko pomalowane rzęsy, ale to tak ma być. Czerwona. To źle wygląda, ale to nie czuć. Także spokojnie. To tak tylko wygląda. Także na pewno się jeszcze spotkamy, jak będziemy oglądać coś w pocztamie. Znajdujemy się teraz w kompleksie pałacowym, tak to można nazwać, Sanssouci, w Poczdamie. Z jednej strony mamy takie budowle, z drugiej mamy takie budowle. I tutaj cały ten Poczdam, cały kompleks zawdzięczamy Fryderykowi II. Fryderyk II, któryż to umiłował sztukę i różne inne rzeczy. Oprócz tego miał wpojone przez ojca wojowanie. Postanowił zrobić takie cudne sprawy. Wykorzystam ten czas, póki nie jestem pod słońcem, bo okazuje się, że wszystkie najfajniejsze obiekty pod słońcem się znajdują. Słońce, ale powiem wam, że musiałam kiedyś mieszkać w jakimś takim pałacu, bo rozumiem ideę schodów. A pokażę wam jakich. I rozumiem ideę portali, i kolumn nad, i kopuł, i rzeźb na środku. Ideę również rozumiem, także bardzo. Już wam pokazuję jakich. No i właśnie, ta cudna idea jest przeze mnie rozumiana w 150%. Na pewno w zwiewnych kieckach, albo nawet w barkowych. Tutaj śmigałam. Zobaczcie, jakie super kombinaty. Naprawdę rewelacja. Bardzo głębokie rycia. To oczywiście na drugą rękę selfie, tak? Bardzo głębokie rycia. Każde dziecko, które ruszało do szkoły, to miało w zborach swoich gdzieś tam malutką buteleczkę ze spirytusem. A tutaj mamy kolumny koryckie, tak? Koryckie najprostsze, jońskie średnie, koryckie najbardziej. Ludzie, sklepienie, jest thank you.
Słuchajcie, nie żeby coś tutaj zapeszać, ale było, nie było, ja się obniżę. Trzy gracje. Żeby nie było, że wie. Także fajnie, ale jeszcze muszę wam pokazać latarnie, bo są przecudne po prostu i rewelacyjne, ale zaraz wyjdziemy w światełko. Zobaczcie, jakie wielkie okna do samej ziemi. Po prostu rewelacja. I nawet mamy małego przyjaciela. Pieska. Ale już wam pokazuję, latarnie są po prostu piękne. Grupa mi uciekła, słuchajcie. Ja teraz tak wam pokazuję latarnie. Będzie trzymać słowo, jesteście na Zoomie. Ale tak. Proszę, jakie piękne. Grupa mi ucieka. Ja spróbuję dogonić grupę i się nie pozabijać po tych schodach. A schodów jest mnóstwo, bo mamy przecudny zamek. Szkoda, że ja nie mam takiego wielkiego zasięgu, żeby to wszystko pokazać. Ale staram się jak mogę. Docenić to, że staram się chodzić bez okularów, żeby było mi widać oczy, mimo że jest to proste i łatwe. Dogonię grupę, posłucham przewodnika i opowiem wam, co tam ważnego może być. Tyłem, przodem, ja, reporter wasz. Biedronko na wróżkę. Ja teraz to powiem, że państwu mówiłem Belvedere, czyli piękny widok, tak? Miał się taki na modę włoską, taki monopter, taki budynek składający się z jednej części. I wędrujemy po parku z altankami, rzeźbami i innymi sprawami. Fajnie, bo jest pół słońce, pół cień. Także tyle ok. Natomiast żeby jakiś był cudny, no zobaczymy dalej. A teraz znajdujemy się na terenie oranżerii. Imponująco wielkie. Także wiatrak niestety nie, a fajnie by było tak, że jest tam restauracja, centrum informacji, ale jest bardzo charakterystycznym punktem takim, no... Tam z tyłu macie wiatrak, który króla Fryderyka budził i kazał go rozebrać. Młynarz, bo to była własność młynarza, odwołał się. No i król mówi, jak to się odwołał do sądu w Berlinie. A no i zawołał tego młynarza, mówi, jak to przeciw królowi się odwołałeś? A on mówi tak, no ale królu, nie przeciw królowi, tylko sam ustanowiłeś takie prawa. Wilhelm pomyślał i wiatrak zostawił. A tu mamy takie śliczne okoliczności przyrody. No i mamy bliżej ten wiatrak, o którym wam opowiadałam wcześniej. A tu kawałek ogrodu. No i co? Ogrody są na pewno super. Ja jak zwykle gonię wycieczkę, bo tu wiecie, jak jest 300 rzeczy do obcykania, to tak wygląda, że ja potem na samym końcu i próbuję wszystkich dogonić, więc latam i oglądam zrywami, tak żebyście też mogli ze mną polatać i pooglądać. Aparat jest ciężki, trochę niewygodnie się go trzyma, ale myślę, że widoki za mną rekompensują pewne rzeczy. Także bardzo, bardzo fajnie. Marmur karareński, porwanie sabinek, szorstki i ciepły.
Czy nie jest to waszym zdaniem iście królewska wanna? A jest fontanna, ale nie ma wody. Chyba bym się pomoczyła trochę. Ale tak to wygląda. Słońce, wiem, że będzie kiepsko widać, ale jesteśmy. I młyn jeszcze z zupełnie innej perspektywy. Bardzo fajnie wygląda. A tutaj są pieski, płyty psów ukochanych i tam imiona tych psów. Kto by pomyślał, żeby kogoś wspominać z bulwą ziemniaka? No? Teraz tak, czyli
główna ulica Poczdamu. Takie w włoskim stylu trochę. No to jest główny deptak. No często tą włoską kulturę, nie tą Francuzów, bo ma prywatną. Tak? No tak, 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 tak. Tak, w porównaniu do Berlina faktycznie jest spokojniej i ładniej. Ale słuchajcie, wszędzie ta sama moda na duże ilości tych wyszywanych, właściwie naklejanych. Herbatki jakie są do wyboru, do koloru. Te torebeczki to ja skądś znam. I do kółki. I można, i kawiarenki na środku. I tak to powinno wyglądać, żeby człowiek zdrowszy psychicznie był, to powinien do ludzi i z ludźmi wychodzić. Nieprawdaż? Idziemy zobaczyć jeszcze, jakie mają pieski. Buty. I zobaczcie, wszędzie można znaleźć kryształy, ale jakie ciekawe, wyglądają jak ryby, żółwie wielkie, 4 euro, ogromne, super. Słuchajcie, oglądamy sobie teraz pasaż handlowy, których jest mnóstwo w kamieniczkach. Jakie cuda. Słuchajcie, muszę wam to pokazać. Jakie piękne. Piękne. Jakie ładne. Piękne. O, proszę, mamy 100% olejki naturalne. Kadzidło. I długopisy drewnia. I takie różne. Zobaczcie. Słuchajcie, co jak co? Jakie piękne anioły. Śliczne, nie? Piękne. Nie wiem, który ładniejszy. Ten jest ładniejszy. Ale chociaż... Ładne oba, nie? 149. A ta jaka czarownica z wilkami. 190. Ale to super. Wygląda taką na tą... Zobaczcie, jakie ładne koszyki. Z tymi różnymi wariantami. Tutaj takie lekko odgrywa poduszki do spania po 5 euro. Wcale nie drogo, bo tak jak w Polsce. Ślimaki ogrodowe. Musiałam. Musiałam. A i jeszcze muszę tego jednorożca zobaczyć. Słuchajcie, jednorożce są wszędzie. Ale nie ma grupy. Gdzie jest grupa? Sorry, że tak wami trzęsę, ale znowu dobiegam do grupek. No słuchajcie. Tadam. Pięknie. Super. Firmowy lindt. Idziemy dalej. Gonimy grupę jakimś cudem. Dobra, i żeby nie było, mamy kolejne po prostu wisiory. Widzieliście ostatnio w tych meksykańskich. 15 euro. I piękne, marynistyczne torby. Mi się podobają. Gonimy grupę dalej. I nawet mamy ryneczki z warzywami. Bardzo fajnie. Chcę wam pokazać teraz, słuchajcie,
normalnie jak z Harry'ego Pottera wieżyczki. Sorry, że trzęsie, ale jesteście na zbliżeniu. Ale naprawdę, Harry Potter po prostu reminder. A tutaj na pewno mieszkała panienka z okienka. No i faktycznie, że taki mały Amsterdam. Co prawda w Amsterdamie okna były niżej. Moi kochani, ostatni raz jesteśmy w naszej jadłodajni, czyli w chacie. Sorry w ogóle za dziwne tutaj. Ale zobaczcie, jakie składy. Ślicznie, pięknie. Ja tu jestem może mniej ważna. Księżyc też jest cudny, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, ta jasna plama. Rzadko aż tak widać, co? Super. A tak naprawdę od jadłodajni tam, gdzie to niebieskie, jest nasz hotel Ibis. I tak to wygląda. Dobra, idę do autobusu, bo autokar tu już stoi, także do zobaczenia jutro. Pa, pa.